Dzień dobry. Lecimy dalej. Wcześniej zapisałem grę mniej więcej tutaj. Jak przeszedłem po tych kamyczkach. Także nie wiem, muszę to z powrotem robić. Mam nadzieję, że nie. Tak, muszę to. No ale to dużo nie jest do cofania, szczerze. Mając tyle czasu, tak mało nagrałem. Jest 28 kurwa stopni. Znaczy będzie dzisiaj. Za dużo. Tak. I ogólnie postanowiłem, że gdy przejdziemy to, to ogarniemy sobie Linuxa i spróbujemy coś na On chyba wolno chodzi, co? Dobra, idziemy dalej. Tu jeszcze nie byliśmy. Z tego Mithrilu wypadałoby coś zrobić, ale aktualnie jak ja mam trzy kostki tego, no to tak... Za dużo to nie jest. Kto to jest ten Boromir? Aha. To te małe postacie to... Trzeba tu przenieść, rozumiem. Bo oni by się tu zakopali, co nie? Dobra, mamy teraz sporo postaci, także dużo elementów takich. Znajdźkowych będzie. Okej, jak ja mam to zrobić, szczerze? Ej, naprawdę, to... Teraz się zastanawiam. Aha. Wow. Patrz jak wysoko skacza. Z pierwszego na drugi od razu możemy iść. Przejdą tutaj. Przejdą jakimś cudem. A, no tak, bo bym otworzyłem tu przejście. Ten nam potrzebny. Człowiek z Skyrimie jakimś. No a to też również można by było przejść. No jest trochę tych alternatyw. I dobra. Hmm.
Na upartego dałoby się przetransportować wszystkie postacie, tak naprawdę. Ile jest wysokich? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Ich cztery hobity, no tak. Myślałem, że nim rzucić będę miał. Ciężko jest wybrać konkretnego. W hobicie zaś mieliśmy więcej krysnali. Ciekawe, ile zajmie mi ta cała seria wraz z tym hobbitem. No myślę, że byłaby to... Nie wiem, szczerze. No ale w miarę długie są. To mamy powiedzmy po te trzy części, tak? Chyba. Taką trylogię. No ale ja nie za bardzo się na tym znam. Ale fajne są niektóre mechaniki właśnie, jak zbieranie tych przedmiotów. Mało walki, no ale wiecie, tej walki nie można było wsadzić wszędzie. Nie da rady. Który miał Mary? Nie, sam. Takie buty. Co to katapulta? Zgadza się. Nie mówcie, że ja siebie wystrzelę. Nie. No, ten Legolas na pewno będzie potrafił. Aha, okej. No wątpię, żeby te krasnale i no hobbit może jeszcze by sobie dał radę, ale krasnal nie. Wiecie, gra przy okazji chce nam zademonstrować wszystkie mechaniki, jakie teraz mamy. W związku z dostępem tyle postaci. A to on ma jakieś dwa sztylety. Widzicie? Okej. No mogłem na siłę przetransportować krasnala tam wcześniej, ale... Tutaj chyba zdobywanie monet aż tak nie jest ważne jak zdobywanie tego mitrilu całego. Niekiedy będzie to też potrzebne fabularnie. Dobra, weźmy, przetransportujmy tego. Myślę, że najbardziej prawdopodobne, że on się przyda. Szkoda, że nie mogę korzystać z tego pierścienia tak normalnie, tak jak powiedzmy Harry mógł z Peleryny Niewidki korzystać cały czas.
Ogniska. Mało skoczną postać. Trzeba nim rzucić. Temu Boromirowi w ogóle bym nie ufał. Nie wiem, jaka jest fabuła, szczerze. Naprawdę, więc... Nie mam pojęcia. Tulinę można zarzucić raczej, tak. Najlepiej chyba biegać z tymi dwoma sztyletami i w razie W po prostu zmienić na łuk. Łopatkę pewnie trzeba tutaj. Nie mogę? Rzucimy go. To jest sam, tak? Sam. Właśnie myślę, że on tu będzie potrzebny. Z tą łopatką śmieszną. Tak. Będę musiał zobaczyć po tym odcinku, w jaki sposób się to nagrywa, czy nie ma żadnych problemów i tak dalej, i tak dalej. Pewnie skrzata tego. Ta, to dla mnie nie jest potrzebne. Zmieńmy na Aragorna i on wyciągnie tego. Dziewiąta rano. Dlatego znajdywanie tych znajdziek nawet nie ma o tyle podłoża, że zdobędziemy jakieś tam, wiecie, monety, czy zdobędziemy jakieś rzeczy ponad stan, tylko zdobędziemy właśnie ten mithril, który się może naprawdę przydać. No dobra. W każdym bądź razie, to nie wiem, co dalej robić. A, tu będzie sam potrzebny prawdopodobnie. Jest sam. Myślałem, że mogę linę Legolasem zarzucać po prostu na takie wyższe rzeczy. Damy radę tym hobbitem całym. Coś mi się właśnie wydaje, że może być problem. Chociaż jak się wolno będziemy się poruszać, no Legolas na pewno potrafi. Okej, dobrze, że widzieliśmy sama. On nie ma miecza przypadkiem? On nie dostał miecza? Dostali przecież wszyscy. Dobra, patelnik mi będzie dala. No Legolas tu będzie potrzebny, żeby strzelił w te wyższe.
wcale. Ale ogólnie sama gra jest spoko. Serio. Może jest powtarzalność lekka i tak dalej, i na pewno te Star Warsy były lepsze. Najnowsza część, ale jest parę mechanik naprawdę fajnych. To jest 12 roku za tym, tam chyba nowsza część to ma 14, tak mi się wydaje. Pierwszy drzwi. Buję. XD. Rzućmy nim. Dobra, musimy jakiegoś skrzata sobie zabrać. Czy to już koniec poziomu? Jeszcze iść prawdopodobne. Wow. Minds of Moria. Let the ring bearer decide. We will go through the mines. So be. Mieliśmy do wyboru przez kopalnię albo co? War floors are invisible when closed. Ask Gimli, their own masters cannot find them if their secrets are forgotten. Why doesn't that surprise me? Dobra. Fakt faktem, to były podobne wstawki w części number Hobbit. To jest jako ten sam poziom, powiedzmy, tak? Nie mówcie, że to ognisko. A tak. Ale nawet takie nużące rzeczy tutaj, jak zbieranie tego drewna do ogniska i tak dalej, to nie jest aż tak nużące rzeczy, jak które były właśnie w Harry Potterze. Tam były gorsze. Bardziej wkurwiające. Bardziej działające. Źle. Nie. Jak ja miałem to zrobić? Może z tego mam się wybić? Dał radę. Dobra. Sporo zachodu. Aha, jeszcze drzwi trzeba naprawić. Dobra. Kamień. Nie! Dobrze, one się odnawiają. A to jakieś znajdźki po prostu, tak? Pewnie Mithril dostaniemy i tyle. Dobra, weźmy tego. Myślę, że on się tu nadać może. Okej. Okay. O, fioletowy był nawet.
Cały czas odwlekam jednakże tego Assassin's Creed Unity i nawet jeśli sobie zainstaluję tutaj Linuxa, no to będę miał sposobność, aby... Wow. Będę miał sposobność... Aby na laptopie sobie najwyżej nagrać, także nie ma problemu. Dobra, to ogarnęliśmy. Serio? Co tego było? A i ten ma jeden jeszcze. Czy dwa nawet. Jeden. Gdzieś tu były te kamyczki, którymi można porzucać, nie? Jest. Okej. No znajdźka jakaś będzie z tego na 100%. Dwie w sumie mogłyby być. A. Do not stir the water. Ciekawe, czy ja będę... Myślałem, że już nie zadziałało. Czy ja będę wiedział w ogóle, gdzie będzie przeskok pomiędzy pierwszą, drugą, a trzecią częścią? Bo to są trzy części, z tego co rozumiem, prawda? Serio? No co ja mam tu zrobić? Gandalf z mieczem. No serio, co ja mam zrobić? A są jakieś wrażliwe miejsca po prostu. Bo z łuku będę mógł też nim strzelać. Mam nadzieję, że może coś się uda. Strzelić. Weźmy Gandalfa z mieczem. Nie! A to nie jest jakiś zwykły miecz. Okej. Trzeba krasnalepkiem rzucić. A jak on wróci? Nie utopi się chłopak? Czuję się jak w Wiedźminie dwójce. Był kurwa krakiem. A, dobra. Też go możemy rzucić.
bał się, że jego topór zginie. Czyli całą drużynę pierścienia odblokowaliśmy, tak? Mniej więcej po postaciach do kupienia będę mógł oszacować, ile mi tej gry jeszcze zostało. 126. Mithrilu ile? Jeden, tak? Tyle. Nie wiem, z czego jeszcze się zdobywa ten Mithril. Czy mi się wydaje, że tak normalnie można go znaleźć? Tylko na pewno większe prawdopodobieństwo jest, że zdobędę to w trybie kreatywnym. O, patrzcie, mamy... Dzięki tej Mithrilowej zbroi... To mamy lepszy pancerzyk. Jako jedyna postać, szczerze. No ta, bo my najważniejsi. Przecież. Soon, Master Elf, you will enjoy the fabled hospitality of the dwarves. Roaring fires, red meat off the bone. Into the mines! We now have but one choice. We must face the long dark of Moria. This, my friend, is the home of my cousin Balin, and they call it a mine. A mine! Lies Balin, son of Fundin, Lord of Moria. It's as I feared. To chyba tak średnio, co? We must move on. We cannot linger. To nie Frodo, nie? Nie. No kurwa, coś nie... No nie mam klucza. Ten najbardziej chyba bezużyteczny, bo jest jeszcze Mary, który ma wędkę, a tamten to nie wiem co ma. Mamy klucz. Wszystko daje coś, Beskidu. Z drugiej strony jeszcze prawdopodobnie potrzebuję. No, siły nie ma, tak? Troszkę dziwne. Dobra. Co, to już wszystko, prawda? Orkowie. W Hobbicie była w ogóle chyba podobna scena, jeśli chodzi o film. Właśnie zamieńmy się we Frodo. Pippin.
No to nic nie ma, Pippin, nic nie ma. To najbardziej bezużyteczne. To mu też świeci. Dobra. Jakieś dwie postacie muszą... skoczyć. Co się stało? Weźmy Froda, bo ma najwięcej pancerza. A właśnie tak, to mięczżądło świeci przy orkach. I w ogóle tego Gandalfa również. Wcześniej Bilbo Baggins miał. Dobra, mamy ich zabijać nieskończoność, czy coś się stanie? Się właśnie zastanawiam, czy... wow. They have a cave troll. Zaraz bym pewnie zrobił cięcie i następny odcinek byśmy kontynuowali. Nie potrzebuję save'a, bo będę nagrywać kolejne. Dobra, nawet jeśli skoczę na tą linę, to coś się stanie. Dobra, weźmy Mary na przykład. Ten sam przydatny jest. No dobra, wszedłem tutaj i co teraz? Daje mi tu cokolwiek? Nie mamy postaci silnej. Nie wiem co to. Niewrażliwy teraz. No byłem.
Nie. Trzeba na jakiegoś skrzata. 40 minut już prawie. Troszkę przydługo. No dobra, i teraz jestem w takim stadium, że ja nie bardzo wiem, co mam robić. Bo tu są jedynie te nasi... A, tu jest coś. Umarł ktoś? Który to? To ten Pippin. Była już taka mechanika w Hobbicie. Legolas mógłby strzelić jeszcze w niego. Weźmy jakąś dużą... Dobra, ten umiera. Dajmy jakąkolwiek postać. No tak to wyobrażałem sobie. Dobra, wiecie co? Tutaj zakończę odcinek, serio. Cześć.